zabity żywioł! Tragedia! Ja pierdolę, strasznie się pojebało. Siemano mordeczki, witam serdecznie. Dzisiaj znowu z Brazylii, ale już z innego rejonu. Mianowicie jesteśmy w miejscowości Foz do Iguaçu, gdzie właśnie w tym momencie wybieram się do Parku Narodowego Iguaçu zobaczyć największe wodospady na świecie. Dotarliśmy pod budynek wejściowy do parku. Ogromne flaga Brazylii i jest tutaj już sporo ludzi. Zobaczcie, wszystko tu jest fajnie zorganizowane, macie jakąś knajpkę i jest wejście pokazane na ekranie, 8:30, wchodzimy. Autobusy tam już czekają, bo z miejsca wejścia jest 11 km. Słuchajcie, dotarliśmy, hike zaczyna się tutaj, ma on długość 1200 metrów i prowadzi przez wszystkie, przez 7 chyba wodospadów. Ogólnie już z tego punktu można usłyszeć niesamowity szum wody spadającej z tych wodospadów. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj zobaczyć prawdziwą siłę natury. I zobaczcie, przed nami już widać, wow, ja pierdolę, ale widok. Widać wielki przesmyk rzeki Paraná i wodospady. Zobaczcie tylko na te widoki, to jest dopiero pierwszy przystanek. Szum wody jest nieziemski, nie wiem czy go słychać tutaj, ale wygląda to epicko. Lecimy dalej, bo najlepsze widoki są na końcu. Tam jest taka platforma zbudowana na rzece z drewna, na której można po prostu stanąć na samym szczycie wodospadów. Ogólnie, z tego co słyszałem wcześniej, przed przyjazdem, były straszne tutaj opady deszczu, jakoś tydzień, dwa tygodnie temu. I tak mocno padało, nazbierało się tyle wody, że po prostu jedna z takich platform się zawaliła, więc prawdopodobnie wejście na taki najfajniejszy wodospad, czyli Boca del Diablo, będzie zamknięte, ale zobaczymy, bo nie mam pewności. Tu znowu widok, ale kozak. Niesamowite, natura jest niesamowita tutaj. Czuć tutaj ogólnie straszną różnicę temperatur. Jest godzina 8:30, temperatura w okolicy 22 stopni. Natomiast wilgotność powietrza jest dużo, dużo większa. Tutaj położy 80% wilgotności i śmiało można to odczuć. Woda cały czas siąpi na was. Dlatego na wejściu możecie kupić takie poncza plastikowe oraz też sprzedają tam repelent i tak dalej. Ale generalnie mam to poncho, bo kupiłem kiedyś w innej podróży, więc zaraz chyba się przyodzieję, bo nie mam na zmianę żadnych ciuchów, a nie chcę być przemoczony. Niesamowite widoki. Tutaj w ogóle to już hałas jest bardzo, bardzo duży. Łożesz, kurwa. Tego się nie spodziewałem. Niesamowite. Musicie wiedzieć, że wodospady Iguaçu to są największe wodospady świata. I wcale nie Niagara, wcale nie Victoria, tylko Iguaçu, a wielu ludzi o tym nie wie.
Zobaczcie, jak ta woda się tutaj piętrzy. Ona uderza na dół w te skały, w tą wodę i tworzy się taka jakby chmura z malutkich kropelek. To wszystko leci do góry i wszystko tutaj opada na ciebie. Zobaczcie tam. Tam idziemy, tam jest taka ogromna chmura. Naprawdę robi nieziemskie wrażenie. Tego się nie spodziewałem. To jest naprawdę jedna z najpotężniejszych rzeczy, jakie wyrządziła natura, które ja widziałem. Jutro zabiorę was do strony argentyńskiej, bo Park Iguazu jest tutaj na granicy trzech krajów. Argentyna, Brazylia i Paragwaj. Zobaczcie tutaj, jak na to patrzę, to już jestem obsrany. Generalnie ciarki mnie przechodzą. Bo to jest coś niesamowitego. Zobaczcie, jak ta woda zapierdala tutaj. Gdybyś tutaj wpadł, to nie masz szans w ogóle, że przeżyjesz. Nie masz szans, że cię stąd wyciągną, no chyba, że się zatrzymasz na jakimś kamieniu. Zobaczcie, wchodzimy. Wchodzimy, kochani, na ten najlepszy taras widokowy. Niesamowita natura. Natura jest niesamowita. To, co tutaj możecie zobaczyć, to jest ogromna, potężna siła wody, żywiołu niebezpiecznego. Napierdala tutaj deszczem. Madre mia. Dobra, muszę się wyposażyć w te poncho, bo będę cały mokry, już jestem cały mokry. Ja pierdolę, zaraz mój plecak też. Ewakuacja. Słuchajcie, ziomki, myślałem, że się obejdzie bez tego, ale jest tak kurwa mokro i mam drona w plecaku, że musiałem to założyć. Niesamowity żywioł! Dotarliśmy na koniec. Zobaczcie to. Niesamowita natura. Warto tu przyjechać. Brazylia, petarda. Zobaczcie, ptaszki latają, natura w najlepszej okazałości. Zobaczcie, tutaj jest setki ptaków, a nawet i tysiące bym powiedział. Czy wy to widzicie? Zobaczcie, napierdala ten deszcz. Tam na górze macie stację kontrolną, która nadzoruje to wszystko. Niesamowite. Byliśmy tu pierwszą grupą, ewakuacja. Spierdalamy. Idziemy dalej, jestem kompletnie cały przemocony. Nie jest możliwe w ogóle tutaj zrobić jakieś fajne zdjęcie, bo po prostu wszystko jest mokre. Mój iPhone przemoczony, kamera przemocona, nawet nie wiem, czy mnie tutaj słychać.
Mordeczki, mordunie, jakoś udało mi się wyjść z tego żywym. Jestem trochę mokry, ale też bez przesady. Najgorzej tutaj pod kolanami. Ale jest generalnie spoko. Tutaj widziałem sporo ludzi, którzy wchodzą bez tych plastików. I powiem wam, że to jest mega przejebka. Ja w ogóle się zastanawiałem, czy to jest mi potrzebne, co będę kurwa jakiegoś turystę udawał, ale ja pierdolę. To trzeba po prostu mieć, bo to jest niesamowita siła natury. Zobaczcie tutaj. Tutaj jest ciszej, więc opowiem wam trochę faktów związanych z samymi wodospadami. Mam tutaj zapisane, że łączna wysokość wodospadów to 82 metry. One są w porównaniu do Niagary. Niagara ma tylko 54, więc te są naprawdę większe. Poza tym łączna szerokość to jest 2700 metrów. W porównaniu do Niagary 945. Więc kolosalna różnica. I liczba samych spadów wodnych to jest 275. 275 miejsc, gdzie woda po prostu spada, czyli takich mniejszych lub większych wodospadów. I średni przepływ wody przez te wodospady to jest od 1500 do 1750 metrów kwadratowych na sekundę. Wyobrażacie sobie, jaka to jest ilość wody? Niesamowite. Słuchajcie, ja teraz się wspinam dalej na punkt widokowy. Pokażę wam to wszystko z góry. Pogoda dzisiaj jest zajebista, 9:30. Nie ma słońca, ale jest generalnie fajnie, można wytrzymać. Jest tu mokro, natomiast można wytrzymać. Jest naprawdę elegancko i w ogóle nie jest gorąco. Jesteśmy w listopadzie. 25 listopad. Zobaczcie, tutaj macie pana fotografa. 50 reali kosztuje jedno zdjęcie. Także jeśli ktoś chce mieć niezapomniane, fajne pamiątki, no to spoko cena. To jest około, myślę, że 40 zł. Słuchajcie, kupiłem sobie 10 fotek, co się będę pierdolił. Podróżowanie samemu ma swoje plusy i minusy. Na przykład nie ma wam kto zrobić fajnego zdjęcia, ale jak znajdziecie fotografa, no to wszystko jasne. Zapłaciłem za 10 fotek 300 reali. Normalnie jedna fotka 50, jak weźmiesz pakiet 10, to masz za 30 reali sztukę. Uważam, że bardzo uczciwa oferta. Zobaczcie, my jesteśmy tutaj, po tej stronie. Tam, po drugiej stronie, macie już Argentynę, bo rzeka Parana dzieli trzy kraje, tak jak wam powiedziałem, Argentyna, Brazylia i Paragwaj. Fajnie, kurczę, udało nam się być na tym najlepszym punkcie widokowym jako pierwsi. Zobaczcie, tu macie normalnie restaurację, możecie zjeść sobie obiad. Ceny pewnie wysokie, ale jakby ktoś był głodny, to jasne. Panowie tutaj reperują, kozaki, praca ryzykowna. Słuchajcie, okazało się, że tego ostatniego hajka też tam nie ma, wszystko jest pozamykane. Prawdopodobnie to jest związane z tymi problemami, z ogromnymi opadami. Ja, kochani, zabieram się teraz do hostelu, wracam, zabieram manatki, jeszcze coś zjem po drodze i szukam autobusu, który zabierze mnie do miejscowości Puerto Iguazu, już na stronę argentyńską. Dobra, kochani, jestem już w autobusie, cały dobytek leży. Ten autobus kosztuje 10 reali, odjeżdża każdą godzinę i zabiera cię na stronę argentyńską, gdzie po drodze jeszcze jest przystanek na kontrolę paszportową i wizy. Dobra, to macie punkt migracyjny. Trzeba się odbić na paszporcie i na drugiej stronie znowu. Słuchajcie, odjebał się taki fikoł, że głowa mała. Już jestem w Airbnb, zrobiłem check-in i tak dalej, ale jestem po stronie argentyńskiej.
jechałem tym busem, przejechaliśmy przez granicę brazylijską i jedziemy dalej. Zatrzymaliśmy się na granicy argentyńskiej. Tam czekałem, zrobiłem check-in, dali mi wszystko w paszporcie, bla bla bla. I się okazało, że kurwa, powinienem wysiąść na granicy brazylijskiej, zrobić pieczątkę na paszporcie, że wyjechałem z Brazylii, zrobić pieczątkę, że wjechałem do Argentyny po stronie argentyńskiej. A teraz muszę zapierdalać na nowo na granicę, wyjeżdżać z Argentyny, zrobić pieczątkę, wjeżdżać do Brazylii, zrobić pieczątkę, wyjechać z Brazylii, zrobić pieczątkę i wjechać z powrotem do Argentyny i zrobić pieczątkę. Ja pierdolę, strasznie się pojebało, ale ogarniemy sytuację. Sytuacja ogarnięta, jestem na Migratorio w Brazylii. Sytuacja ogarnięta, dostałem pieczątkę wyjazdową. Pamiętajcie, zawsze bierzcie pieczątki wyjazdowe z kraju. Słuchajcie kochani, dotarliśmy na stronę argentyńską. Wchodzimy do parku, godzina 8. No i bienvenidos, Parque Nacional Iguazu. Także pokażę wam dzisiaj troszkę strony argentyńskiej. Ogólnie park w Argentynie jest dużo, dużo większy niż park po stronie brazylijskiej. I tu można zobaczyć nawet po samej organizacji, jest tutaj sporo miejsca, wchodzi się i jest w ogóle amfiteatr jakiś na występy, jest dużo budynków, restauracji, więc ten park ma, z tego co wczoraj się dowiedziałem, to on ma około 11 km od tego miejsca do ostatniego placu widokowego na wodospady, więc jest znacznie, znacznie większy. Godzina 8, wszyscy już za mną, wyprzedziłem ich. Ciśniemy na takie miejsce, gdzie przyjeżdża kolejka i zabiera cię na punkty widokowe. Zobaczcie, będziemy przechodzić przez tą wielką rzekę. Jest niesamowita ilość wody, chociaż teraz można zauważyć, że jest jej znacznie mniej. Zobaczcie, tu się coś rozpierdzieliło. Prawdopodobnie ten most, jak było dużo wody. Wow! To jest potęga. Zobaczcie, tam po drugiej stronie jest taki budynek. Tam zaczynaliśmy wczoraj, to jest Brazylia. A tutaj jesteśmy w Argentynie. Zobaczcie, tam było jeszcze jeden kawałek do przejścia, ale most, jak widać w tym miejscu, się rozpierdzielił. No i niestety nie można tam dalej iść. Z tego dużego to by było chyba na tyle, bo są dwa trajle, jest ten na dole i ten duży, który jest na górze. Tak samo Garganta del Diablo, co byliśmy tam wczoraj, to z tej strony argentyńskiej jest zamknięte, ale w sumie zaraz zobaczymy, bo wydaje mi się, że chyba można tutaj jeszcze jedną stronę zobaczyć. Tu jest Salida, więc zobaczymy. Już wczoraj po stronie brazylijskiej widziałem Garganta del Diablo i spoko, już jakby nie mam presji dzisiaj tutaj odwiedzać tego miejsca. Zobaczcie, przerwa na śniadanko, po tym pierwszym treku już go skończyłem. To co tutaj macie, to są empanady i to są takie, to co prawie na wszystkich filmach wam mówiłem, to jest produkt argentyński, typowe takie ciasto w środku z różnymi nadzieniami i wygląda to jak nasze polskie pierogi, ale jest smażone na oleju. Ja sobie teraz zjem i lecimy na ten dolny obieg. Zobaczcie. Jakieś śmieszne koty. Ale jaja. Śmieszne te koty w tej Argentynie. Takie długie ogony mają. Słuchajcie kochani, przestało padać, opierdzieliłem sobie obiad i teraz jedziemy na wycieczkę łodzią. Zobaczcie, tutaj czeka już na nas łódka. Mam ze sobą
worek na swoje rzeczy, żeby nie przemoknąć. I będziemy podjeżdżać pod sam początek wodospadów Iguasu. Będziemy bardzo blisko z wodą. Zobaczymy, jak mocny jest żywioł. I zobaczymy, czy przeżyjemy. Kochani, ja już jestem z powrotem. Wycieczka na łodzi zakończona. I co? Mam nadzieję, że podobały wam się te dwa dni. Nie wiem jeszcze, czy faktycznie to będzie jako jeden odcinek, czy jako dwa odcinki. Dzięki serdeczne za oglądanie. Ja cisnę na chatę, wychillować trochę, zjeść coś dobrego. A wy jak zwykle zostawcie komentarz, łapkę i subskrybujcie mój kanał, bo niedługo będą odcinki z innych części Argentyny, m.in. Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Mendoza i wiele, wiele innych. Dzięki serdeczne, widzimy się w następnym odcinku. Yo!